Wczoraj w nocy oglądałem fascynujący program w telewizji. Fascynujący program w telewizji. Drugą część tego programu z tą utratą masy ciała. No może zachodziło tym razem o coś innego. To był program o schizofrenii. Okazuje się, że po wielu, wielu latach wszelakich badań nad schizofrenią i nie tylko, to nic na ten temat nie wiemy. W każdym razie wiemy tak mało, że więcej wiemy o czarnych dziurach. I to, co jest najciekawsze, to po wielu, wielu latach badań okazało się, że dużo większy wpływ na wyjście ze schizofrenii, bo ta schizofrenia to są te głosy w tle. Bardzo często występują takie głosy w tle i odgłosy też w tle. Na schizofrenika ma jego psychika. To znaczy, że przy użyciu terapii, psychoterapii, zmniejszającej lęk, czyli kontakcie z rzeczywistością, dany schizofrenik ma dużo większą szansę niż przy użyciu neuroleptyków wrócić do realu, do rzeczywistości. Może to niby program w pełni naukowy, ale zawierał pewne spojrzenie, którego oczywiście psychiatrzy nie biorą pod uwagę, no bo tego nie uczą na studiach, że my w naszym mózgu posiadamy wiele ośrodków samokontrolujących i my, ludzie, w bardzo niewielkim stopniu korzystamy z naszych możliwości. My mamy taką wiedzę o sobie, jak mrówka, która zobaczy tę pomarańcz, a właśnie tu mrówka, chodź, obejrz pomarańcz i co o tym sądzisz? I tyle my wiemy o schizofrenikach, co pomarańcz wie o mrówce.